Cześć, serdecznie witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj z racji tego, że styczeń, w ogóle pierwszy miesiąc 2021 roku już minął, nie wiem, czy Wy też jesteście tak zszokowani tym faktem, czy tylko ja, ja utknęłam w książkach przez cały styczeń, ponieważ perspektywa 12 czy 13 egzaminów w lutym skutecznie mnie odciągnęła od wszelkich innych rozrywek. Więc cóż, pokażę Wam teraz trzy książki, które udało mi się przeczytać w styczniu. I tak jestem z siebie dumna, ponieważ myślałam, szczerze mówiąc, że styczeń zakończę z jedną przeczytaną książką maksymalnie. Udało mi się przeczytać trzy, też przez fakt, że miałam wyrwaną ósemkę. Nie wiem, dlaczego wpadłam na ten pomysł przed sesją, ale zabieg skutecznie mnie uziemił i po prostu, no, przeszłam go tragicznie. No i dzięki temu miałam czas na czytanie książek. Przez jakieś 3 dni byłam po prostu wyjęta z życia. Ale nieważne. 3 książki. Zaczynajmy. Pierwszą książką, którą przeczytałam, jest książka, którą miałam przeczytać w wakacje. Przeczytałam ją w styczniu 2021 roku, ale nieważne. Jest to książka Always and Forever, Lara Jean, czyli trzeci tom cyklu Do wszystkich chłopców, autorstwa Jenny Han. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to ja uwielbiam tę historię i ja mam do niej po prostu taki sentyment. Uwielbiam historię zarówno przedstawioną na kartach powieści, jak też uwielbiam tę historię w sposób, w jaki została przedstawiona w filmie, w ekranizacji, którą możecie swoją drogą obejrzeć na Netflixie. I Always and Forever, szczerze mówiąc, spodziewałam się troszeczkę więcej po tej książce. To znaczy, kurczę, nie wiem, czy się rozczarowałam, bo trudno mi to jakoś tak określić, ale zdecydowanie spodziewałam się więcej. Myślałam, że jednak trochę więcej emocji wzbudzi we mnie ta trzecia, ostatnia część, ale zdecydowanie lepiej wypadają pierwsze dwie. To jest historia o dziewczynie, która podkochiwała się w swoim życiu w kilku chłopakach, ale nigdy nie powiedziała im tego wprost. Zawsze pisała do nich listy, adresowała, ale nie wysyłała im tych listów, tylko chowała te listy do pudełka po kapeluszu swojej mamy i właśnie te listy w tym pudełku po kapeluszu czekały nie wiadomo na co. Ona nigdy nie miała planu wysłania tych listów, tylko po prostu te listy miały w tym kapeluszu już pozostać. To był jej sposób po prostu przelewania uczuć i wyznawania uczuć. Właśnie w ten sposób to robiła. Lara Jean mieszka z tatą i dwiema siostrami, jedną starszą, drugą młodszą, ponieważ jej mama, no zabrakło jej mamy w momencie, w którym ona dojrzewała, ponieważ jej mama zmarła, kiedy właśnie Lara Jean była w młodym wieku. I te trzy tomy to jest właściwie taka dosyć krótka historia o takich pierwszych miłościach, o takich miłościach, które... To jest historia, która jest opowiedziana w taki trochę cukierkowy, lukrowy sposób, jest przeurocza, równocześnie nie jest jakaś specjalnie ambitna, chociaż poważniejsze tematy są również w niej poruszane, ale tak jak mówię, no nie jest to książka ambitna, ale taka na odstresowanie. Ja tę historię na przykład bardzo lubię, nie wszyscy ją lubią, bo to jest jednak taka cukierkowa powieść, ale ja bardzo lubię zarówno historię przedstawioną w książce, jak i historię przedstawioną w ekranizacji. One się delikatnie różnią, ale obie formy poznania tej historii bardzo Wam polecam. Druga przeczytana przeze mnie w styczniu książka to jest reportaż. Reportaż, o którym ja wiedziałam, że wyszedł, ale jakoś tak początkowo nie ciągnęło mnie do jego przeczytania. Dopiero zdecydowałam się go wypożyczyć z biblioteki, gdy robiłam prezentację na lektorat. Właśnie na studiach i razem z koleżanką robiłyśmy prezentację na temat praw kobiet. I właśnie wtedy jakoś tknęło mnie, że pamiętam, że był taki reportaż i stwierdziłam, że chcę właśnie ten reportaż przeczytać, bo właśnie zajmowałyśmy się w tej prezentacji też kwestią praw kobiet w krajach, w których dominującą religią jest islam, w krajach właśnie Zatoki Perskiej. No i tak przypomniałam sobie, że jest reportaż, który dotyczy Omanu i sytuacji kobiet w Omanie i wypożyczyłam właśnie Z miłości to współczuję autorstwa Agaty Romaniuk. To jest zbiór historii różnych kobiet, ale nie tylko kobiet, bo też mężczyzn żyjących w Omanie. Nie wszystkie z nich są Polkami, chociaż część faktycznie, ale duża część z tych kobiet to są kobiety, które właśnie w Omanie dorastały, które w Omanie żyją i które zamierzają w Omanie pozostać. To jest historia tego, w jaki sposób odbierane jest małżeństwo w tym kraju, w jaki sposób kobiety, w jaki sposób ukierunkowuje się życie kobiety pod względem małżeństwa, w jaki sposób kobieta dorasta do małżeństwa, jak to małżeństwo w ogóle wygląda. No i powiem Wam, że instytucja małżeństwa jest znacznie różna od tej, którą my znamy z naszego europejskiego świata, to myślę, że nikogo to nie zdziwi. Bardzo ciekawy reportaż, ja Wam bardzo swoją drogą polecam. Przez tę książkę się po prostu płynie i to są naprawdę bardzo dobrze... On jest bardzo dobrze napisany, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć o reportażu, ale po prostu on jest napisany w taki sposób, że no, autentycznie przez tę historię się po prostu przepływa i one tak następują jedna po drugiej. Bardzo podoba mi się ta konstrukcja.
Z mojej strony ogromne polecenie. Jeżeli nie czytaliście jeszcze, to zachęcam. I już ostatnia książka, którą przeczytałam w styczniu. I teraz powiem Wam szczerze, że ja nie sądziłam, że ta książka wywrze na mnie taki wpływ. Ja ją przeczytałam, właściwie nie wiem dlaczego po nią sięgnęłam. Ona leżała u mnie w pokoju, no powiedziałabym, że już pół roku. I właściwie chyba nawet nie zamierzałam po nią sięgać przez jakiś czas. Ale ja czasami wierzę w coś takiego, że po prostu książka nas przyciąga w odpowiednim momencie. I tak też było z tą książką. Chodzi mi tutaj o potęgę podświadomości. Ja nie do końca lubię książki rozwojowe, to znaczy ja je czytam nie po to, żeby sama się gdzieś tam rozwijać, tylko ja bardzo lubię widzieć różne punkty widzenia. Bardzo lubię znać podejście ludzi do niektórych spraw, nawet jeżeli to podejście jest odmienne od mojego, to ja właśnie bardzo lubię poznawać te odmienne podejścia. I właśnie zdecydowałam się przeczytać Potęgę Podświadomości, bo stwierdziłam, że jestem po prostu ciekawa, co autor, jak autor właśnie tę podświadomość postrzega. I powiem Wam, że zdziwiłam się bardzo, ponieważ ta książka trafiła do mnie zdecydowanie bardziej niż przypuszczałam, że do mnie trafi. Przesłanie z tej książki jest właściwie krótkie, dałoby się je streścić w kilku zdaniach, ale książka jest pełna takich historii, historii ludzi, którzy właśnie dzięki pracy nad swoją podświadomością osiągali pewne cele lub pewnych rzeczy nie osiągali przez to, w jaki sposób ich podświadomość pracowała. I ja Wam nie będę mówiła, jakie jest przesłanie tej książki, w jaki sposób powinniśmy pracować nad podświadomością. Ja się nie czuję po prostu do tego kompetentna, więc jeżeli chcecie poznać to, to przeczytajcie tę książkę. Jest tam mnóstwo takich krótkich historii ludzi z przeróżnych stron świata, którzy właśnie z tą swoją podświadomością pracowali. Wydaje mi się, że szczególne miejsce tej książki w moim sercu zawdzięcza ta książka temu, że przeczytałam ją po prostu w odpowiednim momencie, bo studiując dwa kierunki, ja w pewnej chwili stwierdziłam, że po prostu no, przeżycie dwóch ostatnich tygodni, które były pełne kolokwiów, praktycznie graniczyło z cudem dla mnie, zwłaszcza po tym, jak się dowiedziałam, jak te kolokwia są rozłożone. Ale gdzieś przeczytałam tę książkę i gdzieś zmieniłam moje postrzeganie tego wszystkiego. I ja nie chcę mówić, że przez tę książkę zaliczyłam wszystkie kolokwia, które miałam, ale po prostu trafiłam na tę książkę w odpowiednim momencie i ona pozwoliła mi zmienić sposób patrzenia na te wyzwania, które są przede mną. I trochę inaczej zaczęłam postrzegać całe moje studiowanie. I tak naprawdę bardzo się cieszę, że tę książkę przeczytałam. To taka krótka opowieść z mojej strony, jeżeli jesteście ciekawi tej książki, jeżeli czujecie, że chcecie coś zmienić w swoim podejściu do rzeczywistości, to myślę, że to jest książka dla Was, ale wydaje mi się, że ona nie będzie dobra, jeżeli się do niej zmusicie. To jest taka książka, którą się czyta, kiedy ma się potrzebę właśnie przeczytania tej książki, także ja jestem bardzo szczęśliwa, że ją przeczytałam. Tak jak teraz patrzę, to trochę biednie wygląda ten stosik, bo te trzy książki są dosyć szczupłe, ale tak jak mówię, jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się przeczytać trzy, bo sądziłam, że skończy się maksymalnie na jednej, dlatego jestem z siebie super dumna. Mam nadzieję, że Wasz styczeń pod względem czytelniczym, ale też pod względem osobistym był dobrym miesiącem. Miejmy nadzieję, że luty będzie jeszcze lepszy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!